Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i zapraszam Was na siódmy odcinek z serii Zagrajmy w Resident Evil 3 Remake. Znajdujemy się w sklepie Roberta Kendo, dobrze nam znanego z drugiej części Resident Evil. Trafiliśmy tutaj pod koniec poprzedniego odcinka, no i mamy teraz możliwość skorzystania z jego kluczy do bocznej alejki, żeby przejść dalej. Poprzedni odcinek był naprawdę solidny, było mnóstwo wrażeń, mnóstwo emocji, więc jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie zachęcam do nadrobienia. I zachęcam do wpadania na serwer Discord, gdzie oczywiście link macie w opisie do Discorda, pod każdym odcinkiem. Robert Kendo tutaj się udał, pamiętamy to miejsce doskonale. I jest to ogółem motyw, który jest wiadomo powiązany z drugą częścią. To wszystko jeżeli chodzi o czas, ponieważ Robert Kendo, którego tutaj spotkaliśmy, no to wychodzi na to, że jest to jeszcze przed spotkaniem z Leonem i Adą. A co się okazuje, wytrychu nie muszę ze sobą zabierać, bo tutaj mogę skorzystać z jego kluczy. Otwiera bramę za sklepem Kendall, umożliwiając dostęp do alei. Więc myślałam, że potrzebujemy wytrychu, że wytrychu nie miałam, też nie wiedziałam, że w przypadku sklepu Kendo będziemy mieli tam skrzynię i zapis. Wiecie, tak też mogłam sobie wrócić i to zebrać, ale patrzcie, mogę sobie już ten klucz wywalić, bo jest on już bezużyteczny, już nic z nim nie zrobię, więc możemy to sobie wyrzucić, spełnił swoje zadanie. Na razie tego wytrychu nie będę ze sobą zabierać, bo możliwe, że on mi się już nie przyda, możliwe, że już z niego nie skorzystam. O nie! Dobra, dobrze, że przez kratę ja mogę strzelać. Ale tam mamy tego z tym facehuggerem na twarzy. Dobra. Dobra, ja się nie będę w to bawić. Ten zaraz też tutaj się dostanie. Właśnie on tutaj ma w środku... On tu ma w środku oko. Ale nie wiedziałam, że on potrafi nas tak chwycić. Kurde, patrzcie na to. Tam wszystko płonie. To było w ogóle miejsce, w którym walczyliśmy w poprzednim odcinku. Tak. Istne piekło. Dobra, tutaj mamy roślinkę. Ale poważnie, naprawdę nie sądziłam, że ci przeciwnicy potrafią nas tak złapać. Naprawdę. Dobra, lecimy tędy. Ogólnie naszym celem teraz jest powrót na stację metra. Carlos się do nas odezwał. Wszystko jest w porządku, możemy wracać. Czy to nie jest przypadkiem jakaś zabawka, którą możemy zestrzelić? Tak jak było w przypadku pana Wszędobylskiego z Resident Evil 7. Tej kozy ofiarnej z Resident Evil 8 Village i w przypadku pana Shopa z Resident Evil 2. Tak, to jest dokładnie to samo. Cześć, Charlie. Kurde, ta figurka nazywa się Charlie? Wow, świetne. Pytanie... Nie. Dobra. Tak coś słyszałam, że coś tutaj jest, ale nie sądziłam, że ten nas tutaj zaskoczy. Kurde, fajnie, że mamy te figurki. Chciałam zobaczyć, czy my to gdzieś możemy sobie sprawdzić. Rekordy. Laleczka Charlie. Patrzcie na to. Nemesis gryzie dach. Grafika koncepcyjna Nemesis w wersji 1A. I postacie laleczka Charlie to jest model postaci, czyli za zestrzelenie tej figurki, ale chyba nie możemy tego sobie zobaczyć gdzieś. Przecież nie, nie. No dobra, gra nam o tym nie wspomniała, że mamy tutaj takie rzeczy. No ale okej, odkryliśmy to sami. Można się było tego spodziewać, no bo takie coś już było w Resident Evil 2 Remake, czy w innych Residentach, no ale skąd mogliśmy to wiedzieć? Jeżeli ktoś gra po raz pierwszy, no to skąd ktoś miał to wiedzieć, czy rzeczywiście to będziemy też tutaj mieć. Idziemy najpierw na górę. Zobaczymy, wydaje mi się, że muszę wyjść na zewnątrz, ale sprawdzimy sobie jeszcze górę. Listy
Rackham Times. Co tutaj mamy? Szanowny panie redaktorze, piszę do pana, ponieważ jestem poważnie zaniepokojony pewną sprawą. Każdy rodzic wie, że najlepszym miejscem na sobotni wypad z dzieciakami jest Crystal Promenade. Żaden sklep nie cieszy się większą popularnością, mimo spustoszenia sianego w portfelach rodziców, niż Toy Uncle. Zauważyłem jednak, że wieczne dni ten duży posąg nad wejściem chwieje się, jakby był zawieszony tylko na paru śrubkach. Gdyby głowa posągu runęła w ruchliwy dzień, dzieci mogłyby odnieść poważne obrażenia. Już trzykrotnie informowałem o tym kierownika, ale nie wyrażam chęci rozwiązania problemu. Mamy bezczynnie czekać, aż wydarzy się straszliwy wypadek? Nie. Jeśli mają potoczyć się głowy, niech to będą głowy kierownictwa. Zdemontujcie tę śmiertelną pułapkę. Timothy Wiles, 69 lat. Dobra, i patrzcie, co my tu mamy. Czyli jednak, słuchajcie, czyli jednak będziemy jeszcze potrzebować wytrychu. Dobra. Bo tego ja tutaj nie otworzę, to jest zamek, który już mieliśmy wcześniej w innych miejscach. No dobra, to słuchajcie, no to ja robię cięcie. W sumie nie mam daleko, ale zrobię cięcie i wracam po wytrych. Okej, mamy już wytrych. Załadowałam sobie w ogóle pociski do granatnika, bo tutaj przypomniało mi się, że ładuję wszystkie, które mam. Oczywiście one też mają jakiś tam limit, ale nie ładuję jednego, tak? Zabrałam sobie roślinkę i zabrałam sobie ten wytrych, więc go sobie użyjemy. Myślałam, że raczej nie, ale patrzcie na to, jednak. I nasz wytrych jeszcze będzie mógł tutaj coś zdziałać. Pociski wybuchowe. No to tak, słuchajcie, ja wyrzucę tą. Tak, wyrzucę. Już nie będę się drugi raz wracać. Wyrzucę tą roślinkę czerwoną, bo sama czerwona roślinka mi nic a nic nie da. No, jak ładuję te pociski, to one po prostu tylko w ekwipunku zmieniają miejsce. Czyli nie mogę tych i tych załadować tak, żeby których się nie było w ekwipunku. Muszą być w ekwipunku. Ale okej, tu już mamy wszystko w tym miejscu. Na stację metra się jeszcze wrócić. Pytanie, czy uda mi się znaleźć jeszcze ten trzeci kamień, którego mi brakowało do tamtej układanki tej stacji metra. Może. Możliwe. Dobra, wychodzimy. Tędy, bo w tym domu już było wszystko. No i co tym razem? Nie wierzę. Rzutnia rakiet, serio? Ja nie wierzę, nie? Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Nie mam pytań. Ja wiedziałam, że my go nie zabiliśmy. To by było za proste. Ale że tak szybko się do nas tutaj dobrał. Czekajcie. Jakaś skrzynka, spray leczniczy, ale ja nie mam miejsca na spray leczniczy. Kurde, no nie mam jak się wyleczyć, nie mam co zrobić, nie mam czego wyrzucić. Dobra, wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. I tak mam dużo amunicji. Jeżeli mam przed nim uciekać, to wolę uciekać tak, że wiecie, będziemy w pełni sił. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? W Śródmieście, tak? Tutaj ta cukiernia, warsztat samochodowy, podstacja zasilania. Gdzie on w ogóle jest? Dobra, my tu wszędzie byliśmy. No ale okej. Lecimy dalej.
To by było za proste. My go nie zabiliśmy. To był standard, nie? Standard, jeżeli chodzi o serię Resident Evil czy Devil Within. Dobra, kojarzę to miejsce. No dobra, mam wracać na stację. Mam nadzieję, że Carlos wie, co robi. Bo prowadzę go prosto do nich. Ale patrzcie na to, teraz mam tutaj zaznaczone gdzieniegdzie na mapie miejsca, które są zablokowane, czyli ja się już nie dostanę, nie przedostanę się tu, bo tu jest ogień. Tak samo przy tym warsztacie samochodowym. Tam jest droga zablokowana i do cukierni też. Więc jeżeli by się czegoś wcześniej nie... Wow, wszystko płonie. Jeżeli czegoś wcześniej bym nie zwiedziła, no to jest już zablokowane dla nas. Dobra, nie ma co, w prawo, ale tu są jeszcze jedne drzwi, może mi się udaje otworzyć. Kto wie. Szaleństwo, naprawdę szaleństwo, jeszcze raz. O kurde, ja myślałam, że tego uniknęłam. Że drzwi jakoś skoczyła na bok. Jeśli trafią cię toczące się przedmioty, zginiesz. Nie zatrzymuj się, nawet jeśli sytuacja będzie przedziwna. Przedziwna. Nie mam pytań na to, co tutaj się dzieje. Naprawdę. Świetne, naprawdę świetne motywy. Dużo akcji jest, naprawdę bardzo dużo akcji. Chyba nawet więcej niż jak to było w przypadku Resident Evil 2. W Resident Evil 2 było ogólnie więcej takich łamigłówek, więcej jakichś takich zagadek, wracania do różnych miejsc, eksploracji. Tutaj jest dużo akcji, dużo takiej filmowości też. Patrzcie na to, już całkowicie nam zablokowało tutaj wejście do cukierni. Ja nie wierzę, jest za mną. Dobra. W prawo teraz. Ja nie mogę. Tam były te zamknięte drzwi, no ale ja już tego nie przedostanę. Jeść! Szybciej, szybciej! Dobra, iść na peron metra. Udało się. Kurde. To chyba to był ten plan Carlosa, żeby strzelić w tą cysternę. Dobra, słuchajcie, chwilę oddechu. Mamy w końcu chwilę, gdzie możemy odetchnąć, naprawdę. Mam nadzieję, że to go trochę, na trochę zatrzyma. No, oczywiście to go nie zabiło na 100%. On się jeszcze się pojawi. Ale chwilę spokoju mamy. Dobra. Nie mam się czym wyleczyć teraz. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah. Dobra, za chwilę. Bo my mamy lecieć w tamtą stronę.
to jest, co to jest? Skrzynka z zaopatrzeniem. A co było tutaj? Czy ja tu mogę się przedostać? O, tu mieliśmy sporo też rzeczy do zebrania. Ja to wszystko wyzbierałam. A, tutaj mieliśmy to. Ten pomnik. No tak. Tylko, że ja nie mam trzeciego kamienia, zielonego. Mam nadzieję, że go nie pominęłam, bo jestem ciekawa, co tutaj mamy w tym miejscu. Ale patrzcie, to jest już zablokowane. Już teraz tutaj nie przejdziemy. Dobra, ten proch strzelniczy mogę wyjąć, niech będzie. Albo dobra, wiecie, w razie gdybym jakąś roślinkę zdobyła, jakieś lekarstwo, nie chcę wyrzucać prochu strzelniczego później, w sensie nie chcę się go pozbywać. Zostawię to na czarną godzinę. No i tak jestem teraz ciężko ranna, więc no w sumie jakbym coś trafiła, to bym od razu się podleczyła, ale nie miałabym miejsca na samym początku, w pierwszej kolejności. No. Aha, i to jest to miejsce. What about you? From the sound of it, I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. No dobra. No to jest to miejsce i tędy my przecież uciekaliśmy w stronę kanału, bo tędy wszedł jakoś chyba Nemesis. Oni uciekli tędy. No i jak pamiętamy, Jill postanowiła odciągnąć swojego prześladowcę od reszty. Dobra, lecimy. Jest już Nikolaj. Good work! Your reputation is well deserved. Get inside, the subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last man out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right, you go on ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go! No właśnie ten tutaj nam się nie przedstawił, ten, który siedział w pociągu. 29 września, godzina 2:11. Wnętrze wagonu. I have a good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Don't you think? What was that? How is this fucker not dead yet? Just no, they're gone. Come, this way. Nikolai, what are you doing? It's not after me. Nikolai! To był Nikolaj. Get off my train, shitbird! O kurde, ja przez chwilę pomyliłam ich imiona, to zaraz ten dowódca to się nazywał chyba Mikołaj, czy Michał, jakoś tak, a ten się nazywał Nikolaj. Wybaczcie, wybaczcie, jeżeli pomyliłam ich imiona. Ale kurde, co tu się stało, ewakuowaliśmy cywili, wszyscy zginęli, jak on się w ogóle tak szybko tutaj dostał do nas? Jakim cudem? Jeszcze Nikolaj, no teraz już wiem, jak się nazywa. Zachodnia brama RPD, 2:34, 29 września. No, it's been a while. Subway's gotta be clear of the city by now. Along with your hot date? Nah, man, she's not like that. Hell, she's not like anybody.
Keep your head screwed on, Romeo. This is the police station. You sure? It looks like a cemetery to me. Wow, patrzcie na to. Teraz mamy segment Carlosa. Gramy Carlosem. O kurde. Tak jak w Resident Evil 2 Remake, gdzie mieliśmy segment chwilowy taki jedną postacią, inną, a później wracaliśmy do naszej głównej postaci. Kurde, no tak coś przeczuwałam, że skoro tutaj teraz akcja przeniosła się do Tylera i Carlosa, to albo, że zobaczymy, obejrzymy to w formie cutscenki, co u nich się będzie działo, albo, że przejmiemy kontrolę nad jednym z nich. I tak myślałam, że gdybyśmy przejęli kontrolę nad jednym z nich, to byłby właśnie to Carlos. Coś czuję, że do Jill wrócimy jeszcze, że ona przeżyła, ale... Kurde, no co tam się wydarzyło? Wszyscy ci ludzie zginęli. I dowódca też. Nikolaj uciekł, co było do przewidzenia. Jest takim typem, że uciekłby najchętniej. Oż ty w życiu. Nie no, w każdym odcinku się coś dzieje, naprawdę. W każdym jest jakaś akcja. W ogóle sobie... Chciałam sprzęt sprawdzić, co Carlos tutaj ma, jeżeli chodzi o jego ekwipunek. Come on, man. Not you too. Sorry. Sorry. Oż ty w życiu. To był Marvin. Shit, it's locked. You stay on the door. I got this fucker. To był Marvin. Come get some. To był Marvin Brana z drugiej części, kiedy Leon czy Claire go już spotkali. To przecież... Doskonale pamiętamy, on był ranny, już był cały blady. Niefortunny koniec, no to już wiemy. Ale świetne dopełnienie, powiem wam, podoba mi się to. Podoba mi się to, że ta część wyjaśnia pewne wątki, które nie zostały wyjaśnione w drugiej części. Dowiadujemy się więcej, już wiemy, przez kogo Marvin został ugryziony, jak został zaatakowany, w jakich okolicznościach, kiedy. Kurde, przez Nathaniela, tak? Znaczy, może nie Nathaniela, przepraszam, Brada, Jezu, co ja mam. Brada. Ach, patrzcie, karta identyfikacyjna, brat. Karta należąca do członka zespołu Stars, no właśnie. Obejrzyjmy ją sobie. Brat. Brat Wickers. Zespół Alpha Star. Zabezpieczenie tyłów. Czemu powiedziałam Nathaniela, Boże? Patrzcie, przepraszam. Amunicja do karabinu szturmowego. No i co my tu mamy? Właśnie chciałam zobaczyć, jakie zabawki ma tutaj Carlos. Nóż bojowy, standardowy nóż wojskowy, przydatny w trudnych sytuacjach, standardowa amunicja do pistoletu, pistolet G18, 18 naboi, kaliber 9 mm, dostosowany na potrzeby UBCS, aby wzmocnić jego stabilność. Usunięto tryb ognia seryjnego, jednak zachował dużą siłę ognia. Karabin szturmowy CQBR, zoptymalizowany przez UBCS podczas obecnej operacji. Jest krótki, więc daje dużą mobilność nawet w mieście. No, fajnie mi się z niego strzela, naprawdę. Dobra, tego Brada załatwiliśmy. Patrzcie, no to wszystko działo się jeszcze przed przybyciem Leona bądź Claire. I fajne jest to, że zwiedzamy nowe miejsca, zwiedzamy dużo takich miejsc, których nie zwiedzaliśmy w drugiej części, ale że też fajne jest to, że trafiamy do znajomych miejsc, do miejsc, które już widzieliśmy właśnie w dwójce, bo tutaj też byliśmy. Tu jest w ogóle wejście na posterunek RPD. Where'd that cop go? Don't know, don't care. We got a job to do. O kurde. If our intel's still worth a damn, then Bard's in the Star's office. Let's find him and take him into custody. Kurde, patrzcie na to. I thought this was a rescue. Wszystko jest. Carlos, take a look at this. Za chwilę. I've located the Star's office. Okej, okay, za chwilę. Patrzcie na to, jest tutaj wszystko. Carlos, get your ass over here. Wszystko to, co mieliśmy w drugiej części, tak samo, cały ten posterunek. Nawet mamy tutaj maszynę do pisania. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Hmm. Right. Good to know.
I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Okay. Hey! Be careful. Yeah. You too, man. Okej, okay, czyli on nam otwiera tą ruletę, która prowadzi... Wow, patrz, cała ta mapka prowadzi właśnie w stronę recepcji. Ja sobie na pewno będę chciała wszystko zwiedzić. My musimy udać się do biura Stars. Ale świetnie, naprawdę świetnie. Widzę, że nie ma tu tego prochu strzelniczego, który miała Jill, czyli oni będą mieć oddzielne rzeczy. Czyli to, co będzie Carlos składować, to będzie, no, oddzielnie. Ale myślę, że mogę się nadpisać, wiecie, nadpisać jakiś zapis. Nadpiszemy sobie może ten zapis pierwszy, niech będzie. Teraz zobaczymy. Jest to jako Carlos, znajdź doktora Barda. Okej, okay, czyli nie nadpisujemy tego jako Jill, tylko jako Carlos. Dobrze wiecie, ja to nadpisałam, aczkolwiek mogę jeszcze jednego save'a później zrobić, oddzielnego. Dobra, czyli Tyler tu zostaje, będzie monitorować sprawę całą, a my będziemy zwiedzać posterunek, który kojarzymy już z części drugiej. Chcę sprawdzić sobie na pewno tutaj wszystko, bo tu pewnie dużo fajnych, cennych rzeczy jeszcze uda nam się zebrać. Ale super. Zobaczymy, jak będzie nam się grało Carlosem. Fajnie, fajnie. Ja lubię takie motywy, że możemy pograć sobie... Gramy jakąś jedną postacią, ale że też możemy sobie w trakcie tej całej rozgrywki zagrać, powiedzmy, przez pół godziny, godzinę, czy nawet przez 15 minut jakąś drugą poboczną postacią, czy też drugoplanową. Po prostu jakąś, wiecie, drugą, trzecioplanową. O, to nie wyjdziemy tutaj, drzwi pik, ale patrzcie na to, możemy zobaczyć pewne różnice właśnie między tymi wydarzeniami tu, a tamtymi, czyli to, co działo się przed. Tu mamy ten posąg bogini, gdzie musieliśmy wkładać te medaliony i tutaj to miejsce, otwory na te medaliony, jest to zasłonięte. A jak zaczynaliśmy w dwójce, to było to odsłonięte, no i musieliśmy się na tym skupić. Dobra, coś czuję, że chyba nie wejdziemy nigdzie, nie pozwiedzamy tak tego komisariatu. Ale ja na pewno chcę się tutaj rozejrzeć po tych korytarzach, bo może gdzieś jakaś amunicja leżeć, jakaś roślinka może być. Sobie to wolę sprawdzić. Patrzcie na to, posąg lwa też jest zasłonięty. No a tutaj się dostaniemy? Chyba też nie. Coś czuję, że my raczej nie zdobędziemy tych kluczy. A może? Może zdobędziemy? O, patrzcie na to, jest amunicja pistoletowa. Te drzwi są zabarykadowane. Coś czuję, że... Znaczy nie, no tu w sumie raczej nie, raczej nie. Myślę, że Marvin udał się tam, za tamtą właśnie roletę, tamtą po lewej. Nie tą, do której będziemy teraz iść, tylko tam. Jakoś odciął zasilanie. W sumie to by miało sens. Tu się na pewno nigdzie nie schował. Dobra, sprawdźmy to. To wygląda jak skrzynia z The Evil Within. Okej, okay, ale my tu czegoś potrzebujemy. Tylko czego? To wygląda jak tu, jakby to był czytnik kart. Czekajcie, czy nie możemy tego otworzyć tym identyfikatorem? Możemy. Działa. Dobra. Przepis dotyczący... No, to już odkryliśmy, okej, okay, ale mamy informację, jak to otworzyć. 16 września 1998 rok. Każdy funkcjonariusz otrzymuje własny identyfikator. Od teraz ten sam identyfikator będzie służyć do otwierania wszystkich skrzynek. Identyfikatorów nie wolno udostępniać. Należy korzystać z nich z rozwagą. Utratę identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić. Administracja RPD. No dobra. Fajny motyw. Powiem szczerze, że te skrzynki tutaj kojarzą mi się trochę ze skrzyniami z The Evil Within, aczkolwiek tamte nie otwierały się na identyfikator, tylko po prostu na... Coś się dzieje. What the hell was that thing? O kurde, wow. Dokończę. Otwierały się, jeżeli zrobiliśmy pewną misję poboczną i dzięki temu te skrzynki później nam się odblokowywały. Ale też były takie światełka, i tak dalej. Też kryły fajne fanty. Mieliśmy tutaj coś, co kojarzymy z pierwszej... Może z pierwszej, chciałam powiedzieć. Z pierwszej części, z drugiej części. Stwora, którego doskonale kojarzymy. Ale spójrzcie tylko na to. W dwójce już ten funkcjonariusz tutaj leżał. Już był martwy. Świetne, naprawdę świetne. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Na temat tego... motywu, tych motywów, które tutaj widzimy, to, co się tutaj dzieje.
że w dwójce my już to widzieliśmy, że to już tak było, ten funkcjonariusz tutaj siedział, a w przypadku tej części widzimy, jak do tego doszło, co się tutaj wydarzyło. Ja nie mogę. A tu jest drugi, którego nadział. Czemu Carlos... Okej, dobra, teraz myślałam, że Carlos nie może broni wyciągnąć. Z jakiegoś powodu wyciąga raz, a raz nie. No i właśnie, to już było w dwójce. A teraz widzimy, jak do tego doszło. Kolejne drzwi, trefl. Dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem super, naprawdę super sprawa. Podoba mi się taki motyw, bo dzięki temu dopełniamy jeszcze bardziej tą historię. Dopełniamy te wszystkie wydarzenia. Już wiemy, co się skąd tutaj wzięło, tak? Wiemy już, że te ślady zostawił ten lizacz, który załatwił tych dwóch gości. Wiemy już, co ich załatwiło tak naprawdę. Wiemy, że to był lizacz. I coś czuję, że zaraz się z nim spotkamy. W sumie to jest jeden zombiak. Wow, Carlos, takie heady? Takie heady? No wiadomo. Wiadomo, na lizacza raczej tutaj nie pójdziemy z pistoletem. On zaraz nas przywita jak nic. No, wtedy musiał jakiś naprawdę fajny strzał wejść. Podoba mi się tutaj to, że noże się nie marnują. Wiecie, nie zużywają się, są po prostu... mają taką nieskończoną trwałość. Bo w dwójce to momentami było tak, że potrzebowaliśmy noża, a go zużyliśmy. Wow. Right. Big, warm RPD, welcome. Nie no, drugi hedzik już wszedł, naprawdę. I widzieliście w ogóle, co się stało? To jak całe otoczenie się zmieniło. Takie jakby skupienie, jakbyśmy takie skupienie włączyli. Ale to krytyki weszły, to na bank krytyki weszły i dlatego tak się stało. Że tak idealnie po prostu daliśmy strzał, obrażenia krytyczne weszły i taka, można powiedzieć, precyzja. I pyk, strzał. Jeden strzał. O, tu wcześniej było w dwójce przejście, z którego korzystaliśmy, teraz tego nie ma. Granat błyskowy, super. To mi się podoba. Sala odpraw. Trzeba też się rozglądać, może gdzieś jeszcze jakiś szyfr znajdę, czy coś, tak jak w dwójce było. Jakiegoś zamka do jakiejś szafki, czy do czegoś, zaraz zobaczymy. Amunicja do karabinu. O, jest, locker room. T, you copy? There's something real nasty in here. I don't know what it is. Something nasty? All right. I'll take a look with the cameras. Watch your six. Dobra. No, coś czuję, że Carlos jeszcze nie widział tego stwora wcześniej, nie wie, co to jest, bo raczej by wiedział, raczej by rozpoznał, co to jest. Gdyby wcześniej się z tym mierzył. Dobra, locker room cap. C-A-P. Okej, okay, skorzystamy z tego. Dobra, tu jest kier. Jak rzeczywiście znajdziemy ten locker room, z tego mogliśmy też skorzystać w dwójce. O nie. Dobra. Ja raczej się cofnę. Chociaż nie, granat błyskowy sobie, wiecie co, zachowamy. Albo nie. Wow. Nie!
kurde, ilu was tu jest? Kurde, nie mogę już go uderzyć, jak jestem ranna. Dobra, stan jest niebezpieczny. Użyjemy sobie roślinkę. No, powiem wam tak, sporo ich tu było. Na taką grupkę nie będziemy szczędzić amunicji. Szybko obawiam, jak wyjdzie lizacz, ale... Dobra. No, chodź tu. Takiego zwykłego jednego zombiaka to można nawet z pistoletu załatwić, ale taką większą grupę to już musiałam potraktować. Nie! Kurde! Musiałam potraktować inaczej. Ja nie mogę, już nie mam się czym leczyć. Naprawdę trzeba uważać, nie? Dobra, ja byłam tutaj. Zaraz może uda mi się coś znaleźć. Jakby udało mi się znaleźć jakąś roślinkę, byłoby super, bo jeszcze jedno ugryzienie i ja padnę zaraz. Albo spray. Jest roślinka. Bierzemy to od razu. Przynajmniej jak stan niepokojący, to jeszcze damy radę. O nie! Żyjesz. Dobra, jak on leży. Kurde, tutaj nie wejdę. Shit. Locked. Pokój z depozytami, zamknięte drzwi. Kurde, ale w dwójce już nie było to dla nas zamknięte. No w sumie to może mieć jeszcze rację bytu, bo kiedy dla nas to nie było w dwójce zamknięte, to właśnie mogło... To właśnie może sugerować, że Carlos to otworzy, a później jak tutaj przychodzi Leon bądź Claire, oni te drzwi mają otwarte. Dobra, otwórzmy sobie to. Super, jeżeli ta karta działa rzeczywiście do wszystkich tych skrzynek, to jest super. Luneta do karabinu szturmowego i to mi się podoba. Niestandardowa część do karabinu szturmowego. CQBR poprawia precyzję oddawanego strzału. Słuchajcie, mi się tak niesamowicie gra, już za chwilę będziemy kończyć ten odcinek, więc zwiedzimy sobie jeszcze tylko to pomieszczenie i sobie zakończymy już odcinek, a w następnym będziemy kontynuować. Wow. Naprawdę niesamowite. Celownik świetny. Podoba mi się. Patrzcie, mamy safe. Kurde, już nie pamiętam, jaki tutaj był kod do tego safe'u. W sensie, my go możemy otworzyć, ale nie pamiętam, jaki był kod, bo ten safe otwieraliśmy w dwójce. Dobra, zwiedzę do końca to pomieszczenie i zobaczymy, może gdzieś odnajdę to. 20 września, zeznanie podejrzanego. Przeczytajmy to sobie jeszcze. Imię i nazwisko: Rodney Gray, zawód niezatrudniony, wcześniej elektryk. Zarzuty: nielegalne konstruowanie i lub posiadanie materiałów wybuchowych. Szczegóły zajścia: w dniu 18 września 1998 roku zaobserwowano dziwne zachowanie podejrzanego pod adresem 1442 Box Street. Przeszukanie wykazało, że podejrzany miał przy sobie niewielki ładunek wybuchowy, a we wnętrznej kieszeni miał detonator czasowy. Na tej podstawie aresztowano go pod powyższymi zarzutami. W jego domu znaleziono jeszcze 20 ładunków domowej roboty na różnych etapach ukończenia. Podejrzany był mocno wzburzony i nie w pełni władz umysłowych. Na początku przesłuchania mówił nerwowo. W pewnym momencie przesłuchanie trzeba było przerwać ze względu na wrzaski podejrzanego. Po wznowieniu przesłuchania podejrzany wygłosił następujące słowa. Nie zrobiłem tego dla siebie, tylko dla was. Dlaczego nikt nie rozumie? Trupy atakują z ciemności. Nadciąga burza, ale parasol na nic się nie zda. Muszę wszystko wysadzić, bo grozi wam, nie tylko deszcz.
Muszę zdobyć więcej bomb. Nadchodzą. Będą tu wkrótce. Trzeba się spieszyć. Spalić ich. Spalić trupy. Spalić na popiół. Podczas przesłuchania podejrzanym zaczęły wstrząsać silne dreszcze, po czym znów zaczął krzyczeć. Zakończono przesłuchanie i podano mu środek uspokajający. Uwaga. Ze względu na niestabilny stan emocjonalny podejrzanego, jego zeznania co chwilę ulegają zmianom. Jego deliryczny stan uniemożliwił nawiązanie rozmowy. Czekamy na wynik badania lekarskiego. Zdaje się, że materiały wybuchowe znalezione przy podejrzanym i w jego domu są wyjątkowo silne. W ramach środków ostrożności z jednego detonatora wyjęto baterię i zabezpieczono jako materiał dowodowy. Baterię umieszczono w pokoju z depozytami. Prowadzący przesłuchanie Wes Drucker. Pokój z depozytami. Mamy tam baterię do jednego z detonatorów i to nam się przyda. Czyli my dostaniemy się do pokoju z depozytami. I co? Ja tutaj tych drzwi nie otworzę. Kurde, szkoda, no bo mielibyśmy fajny skrót. Dobra, słuchajcie. To będzie wszystko. To będzie na tyle w tym odcinku, który wyszedł dość długi, ale mam nadzieję, że się nie nudziliście. Sporo akcji. Mam nadzieję, że wytrwaliście do samego końca. Ja się bawię wyśmienicie. Naprawdę nie mam pojęcia, kiedy ten czas mi zleciał. Niestety nie mam jak się do was odwrócić, ponieważ Carlos świeci tutaj latarką w konkretnym kierunku i nie może się odwrócić. Więc wybaczcie. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zachęcam do oceny, do komentowania oraz do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dajcie znać, jak wam się podobają te motywy, które widzimy tutaj. Sceny, różne miejsca, które widzieliśmy w przypadku drugiej części. Widzimy tutaj, jak po prostu do tego doszło, jak to się stało, jak to się zaczęło. Dla mnie naprawdę fajny, bardzo fajny motyw. Więcej takich motywów. To wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.